Na ulicy Fredry, na osiedlu Podłęże, wykonane zostało doraźne uzupełnienie nawierzchni przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Prace te to odpowiedź na interpelację, którą złożył w imieniu mieszkańców tej dzielnicy radny Przemysław Kawka. 20 maja złożył prośbę remontu ulicy Fredry lub doraźnego usunięcia ubytków drogi do czasu kompleksowego remontu całej ulicy, od skrzyżowania z ulicą Leśną do skrzyżowania z ulicą Towarową. Odpowiedź jest taka, że zostaną wykonane doraźne prace. Jak możemy zauważyć, te doraźne prace usunięcia tych ubytków asfaltu zostały wykonane. Niestety Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie planuje realizacji kompleksowego remontu tej drogi. Droga ta posiadała liczne ubytki w asfalcie, szczególnie wokół studzienek kanalizacyjnych. Użytkują ją nie tylko mieszkańcy sąsiednich bloków, ale również osoby, które dojeżdżają do pobliskiego przedszkola miejskiego nr 12 w Jaworznie. Oprócz okolicznych mieszkańców to są również mieszkańcy, którzy dojeżdżają właśnie do okolicznego przedszkola. Tutaj bardzo często poruszają się dzieci, choćby nawet na rolkach, na rowerach, czy też matki z dziećmi. Więc no jednak ta droga mocno to uniemożliwia, co wpływa bezpośrednio na komfort życia mieszkańców tutaj okolicznych. No i oczekują przede wszystkim tego, żeby ta droga została tutaj wyremontowana. Część dziur na tej ulicy została zaasfaltowana, jednak ubytki wciąż występują. Radny Przemysław Kawka ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości miasto dokona remontu całej drogi. W szczególności, że mieszkańcy osiedla Podłęże tego oczekują.